Od najbliższego piątku zostaną wprowadzone zmiany w ramach przebudowy układu komunikacyjnego Opole Główne. Zmiana ta będzie polegać na zamknięciu ulicy Armii Krajowej. Objazd będzie wyznaczony w następujący sposób. Dla pojazdów poruszających się od strony ulicy Piastowskiej objazd będzie prowadził nowo wybudowaną ulicą 1 Maja, następnie ulicą Kołłątaja, ulicą Damrota do skrzyżowania z ulicą Rejmonta. Ulica Rejmonta pozostaje w dalszym ciągu ulicą dwukierunkową na odcinku od ulicy Damrota do skrzyżowania z ulicą 1 Maja. W odwrotnym kierunku, a zatem od strony ulicy 1 Maja w kierunku ulicy Piastowskiej, objazd będzie prowadził ulicą Rejmonta, Ozimską, następnie Kołłątaja, Damrota i Krakowską. Tu jest ważna rzecz dotycząca samochodów osobowych i komunikacji miejskiej. Pojazdy osobowe będą się kierowały ulicą Ozimską, Kołłątaja, następnie ulicą Damrota i Krakowską do skrzyżowania z ulicą Korfantego i 1 Maja. Natomiast autobusy będą jechały ulicą Kołłątaja do skrzyżowania z ulicą 1 Maja i następnie ulicą 1 Maja w kierunku ulicy Piastowskiej. Przy hotelu Opole będzie znajdował się przystanek autobusowy właśnie dla kierunku Zaodrze. Natomiast od Zaodrza w kierunku centrum miasta przystanek będzie ulokowany przy ulicy Korfantego.